Oglądając metamorfozy moich podopiecznych, możesz się zastanawiać, jakim cudem oni tak szybko to robią, jakim cudem mają tak świetne efekty. Przeanalizowałem rozmowy z nimi i wyciągnąłem dwa główne czynniki, które powodują, że tak dobrze im to idzie. Więc słuchaj uważnie, bo myślę, że to bardzo, bardzo Ci się przyda. Pierwszym czynnikiem jest, Ty zapewne już o tym wiesz, każdy o tym wie, ale nie każdy się stosuje, czyli zaangażowanie. Jak patrzyłem, ile maili z nimi wymieniłem, czy rozmów telefonicznych, bo z niektórymi rozmawiałem przez telefon, albo pytania, które oni mi zadawali, było ich bardzo dużo. I to jest jedna z głównych cech tych osób, że każda z tych osób była naprawdę zaangażowana. Dopytywali się o wiele rzeczy, jak wprowadzali jakieś zmiany w diecie, to mi pisali, czyli cały czas jakby był dobry kontakt. I w przeciwieństwie do niektórych osób, które na przykład nie zadawały pytań. I jak patrzę na te metamorfozy innych osób, to te osoby mają gorsze troszkę efekty. Więc jaka tutaj może być rada dla Ciebie? Przede wszystkim zaangażuj się, wkręć się w to wszystko. Możesz sobie zobaczyć moje nagranie, jak zmotywować się do odchudzania. Tam jest bardzo fajne ćwiczenie, które pomoże Ci w tym zaangażowaniu. I teraz bardzo ważna uwaga. Zaangażowanie to nie jest ześwirowanie. Zauważyłem, ja to sam kiedyś miałem, więc muszę się do tego przyznać. Wiele osób tak ma, że angażuje się za mocno, czyli właśnie wręcz świruje na punkcie fit, odżywiania, każdego produktu. Tak przesadnie po prostu, że aż jak inni normalni ludzie, powiedzmy normalni, ci, którzy się w ogóle nie interesują zmianą sylwetki, patrzą tak dziwnie na te osoby. I ja nie mówię, że to jest złe, bo chwilowo można się tak mocno wkręcić, ale uważaj, żeby nie przesadzić i nie wskakiwać te błędy właśnie, które ja kiedyś popełniałem, czyli na 100%, więc dlatego zasada 90-10 według mnie jest dużo lepsza. Drugi czynnik i ten czynnik myślę, że Cię zdziwi, to jest prawidłowy start. Już Ci tłumaczę, o co chodzi. Te osoby, które miały najlepsze efekty, zaczynały jakby od początku, czyli one wcześniej nie były na różnych dziwnych dietach, przez 10 lat się nie odchudzały, ich metabolizm był na odpowiednim poziomie, czyli mogliśmy zacząć już od samego początku z takiego normalnego startu. Człowiek jest jakby białą kartą, nic wcześniej nie robi, znaczy robił wcześniej, treningi robił oczywiście, ale powiedzmy jakichś skomplikowanych diet nie robił i zaczynaliśmy od początku, powolutku. Przechodziliśmy przez cały proces stopniowego obniżania kalorii, gdzieś tam rotację węglowodanów, psychika była na odpowiednim poziomie. Nie było, więc ten start jest kluczowy. Te osoby miały po prostu dobry start. W przeciwieństwie do innych osób i tamte osoby wcześniej były na jakichś restrykcyjnych dietach, ich psychika była nadwyrężona, to tak nazwijmy, miały różne doświadczenia, nie zawsze prawidłowe. Przykładowo ktoś ważył 120 kg, bardzo szybko schudł 20 kg i jest na bardzo niskim deficycie kalorycznym i przychodzi do mnie i mówi: Mariusz, co teraz mam zrobić? Pomóż mi. I oczywiście ja tym osobom pomagam, ale niestety bardzo często one nie mogą się dalej odchudzać, tylko wręcz muszą zwiększyć kalorie w diecie, nakręcić metabolizm i dopiero wtedy brać się za odchudzanie. Czyli u tych osób ten proces się wydłuża i to trwa dużo dłużej. Czyli według mnie to są te najważniejsze dwa czynniki. Oczywiście nie omawiam tutaj czynnika genetyki, tak? Bo na to nie mamy wpływu. Ktoś ma lepszą genetykę i to mu szybciej idzie, ktoś ma słabszą, idzie mu to wolniej. Takie ogólne predyspozycje i na to nie mamy totalnego wpływu, więc po co się w ogóle tym zajmować? Co jest najważniejsze? Żebyś Ty miał najlepsze efekty na Twoje możliwości, na Twój styl życia, na Twoje zaangażowanie. Tutaj o Ciebie chodzi, tak? Więc oczywiście możemy patrzeć na te metamorfozy, się motywować, bo po to to jest, ale Ty masz swoje cele, Ty masz swoje działanie, to jest przeznaczone tak dla Twojego efektu. Więc skup się na sobie, zaangażuj się, prawidłowo zacznij i będziesz miał świetne efekty i tego Ci życzę. No i zapraszam na komentarze, tutaj masz jakieś pytania. Oczywiście łapka w górę musi być, bo myślę, że jak nagranie się podoba, no to musi być. Czyli no. Dzięki i na razie.